Cześć, tu Mściwuj, a to już jest trzeci odcinek programu, do którego Mściwuj, czyli znowu ja, zaprasza znajomych i rozmawia z nimi przez pół godziny. Dzisiaj znów troszeczkę dłużej niż pół godziny, bo moim gościem była Hania Nowicka, która po skończeniu doktoratu na Oxfordzie z tworzenia narzędzi do analizy danych medycznych z obrazowania mózgu przeniosła się do słonecznej Kalifornii i pracuje tam dla Google X, gdzie robi jakieś bardzo interesujące rzeczy, ale nie mogła o nich nic powiedzieć, bo podpisała korporacyjny cyrograf. A że Hania jest bardzo interesującą osobą, no to troszkę nam się przedłużyło. Rozmawialiśmy o tym, co robiła na doktoracie, to znaczy jak działa to słynne obrazowanie mózgu, czy możemy już wykrywać ludzkie myśli, czy komputery zastąpią lekarzy i dlaczego nie, a dlaczego mają im pomagać, jak wygląda przyszłość tego typu badań i ogólnie jak warto prowadzić, co warto robić w życiu, żeby się w takim miejscu znaleźć jak Google X i jak Oxford. I dlaczego warto, nie warto się poddawać, dlaczego warto próbować dalej. No czyli to co zwykle, to co tygrysy lubią najbardziej. Mi się rozmowa bardzo podobała, jak zawsze, dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którym takie właśnie naukowe tematy są w smak i chcieliby się czegoś nowego dowiedzieć. Zapraszam. I możemy zaczynać. Moi drodzy, to jest już trzeci odcinek, trzeci programu, do którego Mściwuj, czyli ja, zapraszam znajomych i rozmawiam z nimi przez pół godziny. Czy to będzie pół godziny, czy to będzie dłużej, nie wiem, zobaczymy jak się rozmowa rozkręci. Z Hanią jest różnie, więc jest bardzo ciekawą osobą. Kim jest Hania? Hania skończyła doktorat niedawno na Oxfordzie z obrazowania mózgu, w analizy danych i obecnie pracuje w słonecznej Kalifornii w Google X. Czym dokładnie się zajmuje, nie może mi powiedzieć i nie może też wam powiedzieć, więc nie będę jej naciskał, bo ją lubię, nie chcę, żeby ją amerykańscy prawnicy zniszczyli do reszty i nie dlatego, że się obawiam, że mnie zniszczą, bo ja jestem oczywiście nietykalny, ale o tym nie będziemy rozmawiać, chociaż tutaj w temacie, jak zauważyłem, parę osób się mnie pytało, czy tutaj pojawiła się teoria spiskowa, że Google będzie nam wysyłać reklamy prosto do mózgu i oczywiście przejmować nad nami kontrolę, nie? Czy możesz mi powiedzieć, że się tym nie zajmujesz? Czy możesz mi powiedzieć, że Google tego nie robi? Czy nie możesz mi nawet odpowiedzieć na to pytanie? Mogę ci powiedzieć, że się tym nie zajmuję. Mogę powiedzieć, że się tym nie zajmuję. Na pewno nie słyszałam nawet o takich żadnych rzeczach w Google. Przede wszystkim też to jest to, że X jest teraz oddzielone od Google, jest po prostu inną firmą wewnątrz tej całej struktury Alphabet, więc... Te projekty, które tam się odbywają, są zupełnie różne i nawet można, kilka z projektów, które już są publiczne, można wejść na stronę, to jest chyba x.company i zobaczyć. I to są projekty naprawdę najróżniejsze i niekoniecznie związane z Googlem, czyli jeden z nich, na przykład Loon, to są te, może słyszeliście, balony, które przenoszą internet, były wysłane na przykład przy huraganach w Kalifornii w Ameryce Środkowej. Inny projekt, który ostatnio został ogłoszony, to jest Tidal, gdzie patrzą na, chyba używają generalnie kamer, żeby zobaczyć jak pływają ryby w różnych hodowlach i wspierać zrównoważoną hodowlę łososia, o ile się nie mylę, czy czegoś takiego. Jest też Everyday Robot Project, który też ogłoszony jakoś chyba w listopadzie, gdzie są roboty, które próbujemy wytrenować do wykonywania codziennych czynności w domu i pewnie też jakichś innych później, to jedno zastosowanie, które było pokazane publicznie, było do na przykład sortowania śmieci. Wytrenować, czyli traktujemy jak zwierzęta, czy to jest już taka tak zaawansowana sztuczna inteligencja, że jesteśmy w stanie wytrenować sobie robota, tak jak pieska czy kotka? Nie no, kotu się nie wytrenować, ale... Wytrenować sztuczną inteligencję. Tutaj ten trik, który oni zrobili, który został jakby ogłoszony, więc ja mogę o tym mówić, to jest taki, że oprócz tego, że trenowano robota jak samego robota fizycznie, to trenowali też model robota w chmurze. Czyli dzięki temu jakby szło to, powiedzmy, dwa razy szybciej mniej więcej. Tak, czyli robota fizycznie to znaczy, że był robot, który miał jakieś oprogramowanie, ale poza tym miał fizyczne ciało i on wchodzi w jakąś interakcję z otoczeniem i to były te dane, na których była ta... Okej, rozumiem, jasne. Nie wiem, jak człowiek czy coś, tylko generalnie, żeby ja mogę to powiedzieć, te roboty jeżdżą dookoła, ja siedziałam przy biurku i ten robot jeździł i sortował moje śmieci, więc
te roboty jeżdżą po budynku. Ten budynek X naprawdę jest niesamowity i bardzo się cieszę, że zanim się to, jakby cała sytuacja pracy z domu rozpoczęła, miałam parę tygodni, kiedy rzeczywiście tam byłam. I to naprawdę jest fajne miejsce i dużo bardzo ciekawych, bardzo różnych projektów. Okej, bo teraz oczywiście z racji na sytuację z keywordem, czyli wiadomo z czym, nie możesz być w tym budynku. Pracujesz zdalnie całkowicie, mieszkasz, z tego co mówiłaś, w San Francisco, ale jest tam raczej pusto, tak? W związku z tym mamy też różnicę czasu i mam nadzieję, że nie będzie zacinać, ale tak przy okazji. Miałaś okazję poznać trochę to miasto, czy jest tam, nic się tam nie dzieje, bo wszyscy siedzą w domach? A czy przede wszystkim miałam niewiele możliwości, bo nie ma jak się za bardzo poruszać, jest ograniczona jakby komunikacja miejska, nie bardzo mam ochotę wsiadać do komunikacji miejskiej w tym momencie. Nie mam samochodu tutaj. Ja przyjechałam do X na jakby staż, czyli mam na razie mam umowę na pół roku po kwestii wizowej i tak dalej, więc nie osiadałam się tutaj specjalnie. Na początku mieszkałam w Mountain View, czyli tam, gdzie jest sam budynek. Natomiast teraz, jak się tak zorientowałam się, że nie wracamy, to udało mi się znaleźć, po prostu podnająć pokój właśnie tutaj, bardzo artystyczny, widać za mną. W San Francisco, w samym centrum, więc jest o tyle ciekawie, że po prostu mam dookoła bardzo dużo hipsterskich kafejek, z których mogę też złapać jakieś taniej niż przez dowóz. Jasne. To jest ciekawa sprawa generalnie, jeszcze tak w ogóle, że zauważyć, tu były dyskusje ostatnio na jebawce na temat tego, jak bardzo te ludzie w Google teraz cierpią przez to, że muszą sobie sami gotować. Jest rzeczywiście, tak, widać różnicę, że na przykład, nie wiem, no burger tutaj w hipsterskiej knajpie za rogiem kosztuje $25, ale jeżeli zamawiasz go przez Ubera, to wychodzi praktycznie 40. No jak się pracuje, tak, no wydaje mi się, że, ale dajesz radę, nie, płacą się tam, znaczy nie możesz mi pewnie powiedzieć ile, ale tylko, bo już wiesz, nie chcę cię ten, ale wiesz, nawet z tymi, ale przynajmniej dobre te burgery są, czy takie zwykłe McDonald'owe? Nie, dałem radę. McDonald's też jest gdzieś tam, ale nie, jeszcze nie byłam. Ja przychodzę po prostu ze studio, ze studenckiego jakby ustawienia, więc dla mnie to wszystko to jest tak niesamowite. Ja jestem bardzo cieszę, że mam możliwość, wiesz, w ogóle pracować i się czymś zająć przez ten trudny czas. No tak, jest to praktycznie pierwsza praca dla ciebie taka poważna, która nie jest, która, no, której ci płacą jak człowiekowi, a nie jak społeczeństwa cierniowi. Więc jako, że nie możemy rozmawiać tak naprawdę o wszystkich świetnych, ciekawych, super interesujących rzeczach, którymi się zajmujesz Google X, ponieważ sprzedałaś swoją duszę, to porozmawiamy może o czasach, zanim sprzedałaś swoją duszę, czyli o tym, co robiłaś na Oxfordzie. Z tego, co ja kojarzę, to analizowałaś dane związane ze skanami mózgu i starałaś się coś tam z tego wywnioskować. Czy możesz mi mniej więcej powiedzieć, co było taką właśnie najbardziej interesującą dla ciebie rzeczą w twoim doktoracie, w tych latach, które spędziłaś na Oxfordzie? Jasne, znaczy z lat, które spędziłam na Oxfordzie, doktorat nie był najciekawszą częścią. Ja nie chcę już tutaj politycznie powiedzieć, że się zgadzam, ale się zgadzam na razie z poziomie, więc... To, co mi się jakby najbardziej podobało w tym, co robiłam, to jest to, że ja jestem generalnie inżynierem z wykształcenia po Politechnice Wrocławskiej, więc generalnie cały czas mam taką, wiesz, taką bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej czuję tą część inżynierską niż naukową i dużo bardziej mnie interesują metody i to, jak możemy coś zmierzyć, jak możemy coś zbadać, niż tak naprawdę sam mózg, jakby ta część taka czystej nauki. Więc udało mi się dostać jakby na doktorat do grupy, która tworzy narzędzia do mierzenia rzeczy w mózgu, zmian w mózgu, i z których potem korzystają ludzie na całym świecie. Więc jakby to, co oni robią, to jest software do przetwarzania skanów z mózgu. I te skany jakby, chodzi o to, że to czym ja się zajmowałam, jakby łączyło skany z trzech różnych typów. Nie tylko to, jak wygląda struktura mózgu, ale też funkcja i połączenia, za chwilę mogę opowiedzieć bardziej szczegółowo, jak to działa. Natomiast wszystkie te rzeczy są w miarę skomplikowane i są skomplikowane algorytmy, które są zazwyczaj rozwijane na mózgach zdrowych. Tak? To tak samo jak pewnie u ciebie w fizyce zakładasz, że nie wiem,
cokolwiek mierzysz jest idealną sferą i od tego wychodzisz, bo tak się najłatwiej liczy. Na początku, tak? No, na początku, tak, wiadomo, się zaczyna od najprostszego modelu, potem się dokłada różne rzeczy do niego, żeby się robił bardziej skomplikowany i bliższy rzeczywistości. Wiadomo, jeżeli czegoś nie trzeba uwzględniać, to się tego nie uwzględnia, żeby było prościej i szybciej. Nie? Podejrzewam, że jest tak samo. Dokładnie, więc zaczynamy budować modele na zazwyczaj mózgach zdrowych 20-parolatków. Po pierwsze dlatego, że właśnie zakładamy, że są zdrowe i idealnym przypadkiem. Po drugie też dlatego, że najłatwiej jest takie osoby wsadzić do rezonansu i pozyskać z nich dane, no bo to są zazwyczaj studenci psychologii, których łatwo jest przekonać, żeby brali w badaniach udział. Wystarczy dać 10 funtów na kebaba i się zgodzą. Dokładnie. Jak pracowałam w Australii, to dostawali punkty generalnie do ocen, więc to się im też przydawało. No a ja potem sprawdzałam, czy te modele można przełożyć na przypadki mniej idealnych już mózgów, czyli takich, które są zmienione albo przez starzenie się, albo przy na przykład stwardnieniu rozsianym. No bo w rzeczywistym świecie dużo częściej, wiadomo, będziemy potrzebowali robić skan mózgu dla takich osób. Tak, ale w ogóle też pomyślałem sobie teraz, że wyobraź sobie, jak to musi być super uczucie, że przychodzisz, żeby ci zeskanowali i ktoś ci mówi, ale ma pan idealny mózg. Ale idealny mózg. Ja bym się po prostu ucieszył z tego powodu, że ktoś mi mówi, że mam coś idealnego. No to jest fajne uczucie, wydaje mi się. Ale dobra, nie chcę przerywać, bo to ciekawe rzeczy mówić, tak? Nie, po pierwsze chyba nie ma czegoś takiego jak, wiesz, idealny mózg, bo nie ma jakby jednej kompletnej normy, to po pierwsze, a po drugie nikt czegoś takiego nie powie też ze względów etycznych. Tak. I to jest całkiem... No. Ach, te względy etyczne, najgorzej. Muszę powiedzieć, że czasami tak zaczynam się nad tym zastanawiać. Byłam w zeszłym roku, miałam okazję odwiedzić jeden z najnowocześniejszych szpitali w Chinach, gdzie robią skany mózgu. Tam nie bardzo zwracają uwagi na te same względy etyczne, na które my zwracamy uwagę. Więc kiedy u nas w ciągu godziny przeskanuje się jedną osobę, robiąc jakieś tam kilka dodatkowych skanów, u nich w ciągu godziny skanowali 11 osób. Ale jedna osoba po prostu stała i czekała, że drugą, jedną wsuwają, drugą wysuwają i używają też innych jakby metod matematycznych, bo obraz z rezonansu generalnie nie wychodzi, to nie jest tak jak zdjęcie, że naświetlamy i mamy pikselek po pikselku to dokładnie, co widać. To jest, tam jest dosyć dużo przetwarzania, on jest zbierany w dziedzinie częstotliwości, jakby nie będę teraz w to chodzić, i dopiero potem przekładany matematycznie na prawdziwy obraz. I to, w jaki sposób my to liczymy, jakby potrzebujemy zebrać dużo więcej danych, żeby zrobić ładny obraz u nas w Europie. W Chinach przyjmują się tym mniej, zbierają mniej próbek jakby tych danych, żeby odtworzyć obraz i otworzyć. Z jednej osoby, to znaczy zbierają mniej próbek, tak? To znaczy, że trzymają osobę krócej w tym urządzeniu, tak? Bo to jest dalej to samo urządzenie, które ludzie sobie wyobrażają, jak myślą o rezonansie magnetycznym. To jest taka tuba, w którą się wjeżdża, czy to jest coś innego? Nie. To jest ta tuba, w którą się wjeżdża. Ta tuba w ogóle, co tyle, to jest ciekawe, że nie tylko jakby tutaj ta jakość obrazu jest różna, na przykład jeżeli będzie zbierał mniej próbek, no to tak jakbyś miał... Jakbyś krócej naświetlał zdjęcie i ono będzie rozmazane, prawda? Tak. Wieczorem. Mm-hmm. To jest złe porównanie, bo tutaj mówię, zbieramy inaczej tę informację, ale mniej więcej możemy tak o tym myśleć. Natomiast sama ta tuba, co jest ciekawe, w tej samej tubie robimy nie tylko jakby obraz, badamy strukturę mózgu, czyli zobaczyć, czy na pewno wszystko jest we właściwym miejscu, czy nie ma na przykład udaru, czy czegoś innego, ale też... W tej samej tubie robimy inne skany, czyli możemy badać funkcję mózgu w tej samej tubie, możemy badać, śledzić na przykład, jak przebiegają wiązki neuronów, to jest też to, czym się zajmowałam w ramach doktoratu, w tej samej tubie. Możemy robić parę innych pomiarów, tylko przez to, że zmieniamy, jakby włączamy i wyłączamy magnesy w tej tubie w różnej konfiguracji. To są tak zwane pulsy i konfiguracja jakby tych, włączenie i wyłączenie tych magnesów sprawia, że możemy patrzeć na różne rzeczy. Tak, bo to jest kwestia po prostu tego, że różne rzeczy wchodzą w rezonans z różnymi częstotliwościami. To są pola zmienne, czy to są pola stałe? Nie wiem, czy ludzie w ogóle wiedzą, o czym ja mówię teraz. Ale, bo ja zupełnie nic nie wiem o tym, jak się robi na ludziach eksperymenty. Nigdy się tym nie zajmowałem, więc... Eksperymenty na ludziach to nie brzmi dobrze. Generalnie to powiedzieć, że to było jasne. Właśnie o to chodzi, że specjalnie mi się, jakby ja się lubię zajmować tego typu rzeczami, żeby uniknąć eksperymentów na ludziach, tak? No bo jeżeli chcemy zobaczyć, co się dzieje w mózgu i
Tak, no jeżeli chciałbyś zobaczyć, co się dzieje w czymś mózgu, to rzeczywiście musiałbyś zrobić eksperyment na człowieku, wziąć ten mózg, wyjąć go z czaszki, pociąć te plasterki, zobaczyć pod mikroskopem, co jak tam, wiesz, przebiega, czy tam żadne połączenie nie jest zepsute. No i wtedy byś teoretycznie wiedział, no ale wiadomo, z tego mózgu już masz plasterki. I też tak naprawdę złożenie tych plasterków razem wcale nie jest takie proste. I do tego dochodzą kolejne rzeczy, że jak tniesz, to mózg jest taki w miarę taki miękki, więc te plasterki się troszkę odkształcają, więc to wcale nie jest dobry pomysł. A dzięki temu, że mamy takie rzeczy jak rezonans, czy też na przykład elektroencefalografia, czyli takie kabelki, które się nakłada na głowę, możemy coś się dowiedzieć o mózgu, nie wpływając na niego negatywnie, bo rezonans nie ma żadnych jakby, nie wpływa w żaden sposób negatywnie na mózg. Mówiłaś, że to pozwala wykrywać funkcję mózgu i wiem, że w psychologii eksperymentalnej często się używa właśnie tego typu badań, do tego typu doświadczeń, do badania różnych cech osobowości, czy jakichś tam rzeczy. Zadaje się ludziom pytania, oni na te pytania odpowiadają, potem patrzy się, co się zmienia w mózgu w trakcie tego, jak oni na te pytania odpowiadają, o czym myślą i tak dalej. Więc w pewnym sensie jest jakieś takie bardzo... pewnie jest to coś, jak ludzie sobie wyobrażają na maszyny, które czytają ci w myślach, to myślą o czymś zupełnie innym, ale w pewnym sensie jesteś w stanie jakieś korelacje zaobserwować, zobaczyć, jak to się tam zmienia, nie? To jest to, tak? To jest to, o czym rozmawiamy, czy... Tak, dokładnie. I fajnie, że tu powiedziałeś w sumie korelacje, bo to mniej więcej o to chodzi. W tych wszystkich metodach wchodzi coraz więcej matematyki, coraz mniej jakby bezpośredniego obserwowania przez sprzęt, bo my widzimy, wiemy, że coś się dzieje, mamy jakieś założenia i jakby tak, widzimy korelację wydarzeń, ale nie możemy powiedzieć czegoś wprost. Więc na przykład są dwie metody, które możesz sprawdzić to, o czym mówiłeś. Jedną z nich jest właśnie ta elektroencefalografia, gdzie mierzymy zmiany potencjałów na powierzchni głowy. Czyli napięcie po prostu, tak? Mhm. Tak, mniej więcej tak. To tak upraszczając. Może za chwilę tego wrócę, a to w takim razie opowiem ci o czym, jak działa rezonans funkcjonalny. Bo to wykorzystuje całkiem sprytną rzecz. Generalnie, jeżeli na przykład leżysz w rezonansie i pokazują ci obrazki przed oczami, więc wtedy działa twoja kora wzrokowa i ten fragment mózgu, który jakby czyta, ogląda te obrazki, potrzebuje więcej tlenu, no bo zaczyna działać, potrzebuje więcej energii. Więc oczywiście teraz bardzo to jakoś tam upraszczam, no ale generalnie chodzi o to, że więc wtedy potrzebuje więcej dopływu krwi. I ciekawostka z fizyki, krew utlenowana i krew nieutlenowana, fizyki tak, ma inne właściwości magnetyczne, ponieważ tam jest hemoglobina i... Tak, inne rzeczy się w niej znajdują pewnie, tak? Czyli można jakieś inne wykryć to za pomocą rezonansu. Po prostu mamy inne rezonansy w środku, tak? Z tego, co ja rozumiem, takim bardzo podstawowym poziomie, nie? Tak. Zmieniają się właściwości magnetyczne, więc porównując skan mózgu w momencie, w którym patrzysz na obrazek, z skanem, kiedy nie patrzysz na obrazek, możemy je ze sobą porównać, powiedzmy tak jakby odjąć i dzięki temu zobaczyć, które miejsce w mózgu jest jakby odpowiedzialne za tą reakcję. Ta zmiana jest bardzo mała, to jest mniej więcej coś powiedzmy 1% sygnału, czyli większość tego, co mierzymy, jest dalej z tkanki, z tego, że po prostu coś tam jest, tak, że tam jest woda, generalnie składam się z wody, ale zmiana jakaś tam jest, więc jeżeli na przykład zrobimy ten sam eksperyment kilkanaście razy, kiedy patrzę na obrazek i złożymy to możemy wtedy zobaczyć wyraźnie zmianę i powiedzieć, ok, ta część mózgu odpowiada za daną funkcję. Czyli po prostu statystyka, tak? Miara sygnału do szumu, to znaczy im więcej zrobisz tych pomiarów, tym szum się bardziej wypłaszcza, a sygnał się wzmacnia, tak? Tak, typowe ten, czy pewnie większość osób tym nie wie, ale ja wiem, także pochwalę się, że wiem. Okej, to znaczy rozumiem, że wprost wykrywanie myśli ludzkich w ten sposób nie jest możliwe, chyba że jest jakiś research na ten temat. Przecież nie wiem, czy to jest coś, z czym chcesz teraz rozmawiać, ale kiedyś widziałem jakiś tam film, że byli coś tam ludzie, którzy mieli
przewidywać na podstawie jakichś skanów mózgu to, o czym myśli dana osoba, i tam udawało mi się to pozgadywać. Nie wiem do końca, o co tam chodziło, ale teraz mi się przypomniało, że coś takiego widziałem. Nie wiem, czy wiesz coś na ten temat, czy nie. To znaczy, jakby z tego jeszcze jesteśmy daleko, bo to, co mam widzimy w rezonansie, wiemy mniej więcej, gdzie coś się dzieje w mózgu, ale bardzo słabo wiemy kiedy, bo ta odpowiedź jakby z tego, jak płynie krew, jest opóźniona o parę sekund, więc już może przez to, że te magnesy trzeba włączyć i wyłączać, też zbierasz informacje, powiedzmy, co nie wiem, co półtora sekundy maksymalnie, więc niewiele możesz się dowiedzieć w ten sposób. Ale możesz bardzo dokładnie sprawdzić, na przykład, którym palcem, można zmapować, którym palcem ruszasz, na konkretne części mózgu, jakby konkretne fragmenty kory mózgowej, wiedzieć, gdzie to się odbywa. Potem jest ta druga metoda, na przykład elektroencefalografii, czyli te kabelki, które nakładamy w takiej czapce na głowę. I tam możesz bardzo dokładnie zmierzyć, kiedy coś się dzieje, ale nie dokładnie wiesz, gdzie. Bo zbierasz po prostu jakby sumę wypadkowych sygnałów na czaszce i to też się wszystko gdzieś tam rozmywa. Ale można na przykład zobaczyć, że osoby z depresją reagują na przykład mniej, mają mniejszą odpowiedź, jeżeli na przykład masz test, gdzie musisz coś zgadywać, to osoby zdrowe będą miały wyraźniejszą odpowiedź, kiedy dostaną nagrodę za poprawne zgadnięcie, niż osoby z depresją. I to jest na przykład druga rzecz, która jest często wykorzystywana, bo ten test jest łatwy, jakby nałożenie tego czepka jest możliwe u każdego lekarza zazwyczaj. Czyli mówisz, że można komuś nałożyć czapkę na głowę i wsadzić go na magnesu i wykryć, czy ma depresję? To nie jest tak proste. Gdyby to było tak proste, to nie jest tak proste, ale wiem, że... A to by się przydało, bo moglibyśmy wszystkich tych ludzi z internetu sprawdzić po prostu, czy rzeczywiście mają depresję, czy udają. To znaczy, to jest część diagnostyki, to jest część testów, które się gdzieś tam robi. I tak to pokazuje na przykład anhedonię, czyli jakby niezdolność do odczuwania przyjemności i parę innych tego typu rzeczy, albo opóźnione jakieś tam reakcje. Natomiast to jest tylko część diagnozy i też jakby sama diagnoza depresji jest bardzo skomplikowana i w sumie nawet nie wiemy, czy dobrze jakby ją definiujemy, więc jest trudne. Wracając do czytania myśli, jest jedna na przykład publikacja w zeszłym miesiącu wyszła tutaj z Uniwersytetu UCSF, czyli Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, gdzie zrobiono coś takiego, że u pacjentów, którzy i tak mieli jakby operację, chyba na epilepsję, nie jestem pewna, u tych czterech pacjentów, kiedy i tak robili operację, czyli tak otwierali czaszkę, nałożyli im taką... No taki fragment elektroniki, powiedzmy, żeby sczytywać sygnały z samego mózgu, z samej powierzchni mózgu. To mniej więcej wygląda jak to, co robi Elon Musk, ale nie do końca. I tam pokazano, że przetrenowali sieć neuronową, to taką sztuczną sieć neuronową. Tak, żeby było jasne, bo rozmawiamy o mózgach. Mózg też jest siecią neuronową, tak żeby było wiadomo, nie? Tak. To jest właśnie bardzo ciekawe w ogóle, jak te dwie rzeczy się przenikają, ale to jest kolejny temat. Więc nałożono, znaczy wytrenowano sztuczną sieć neuronową na odczytywanie jakby sygnałów z kory mózgowej, tam gdzie zbierają sygnał, w momencie, w którym wymawiają jeden z tam 300 chyba, czy iluś tam kilkuset wyrazów i pokazano, że są w stanie na podstawie odczytywania tej aktywności mózgu, przewidzieć, co ta osoba próbuje powiedzieć, czy chce powiedzieć. To do tego wychodzi skomplikowana inżynieria, do tego dochodzi skomplikowany też właśnie machine learning. Generalnie jakby kodują tę informację, żeby ją zapisać w mniejszej jakby ilości wymiarów i wtedy ją odkodowują. Ale tak, są w stanie odczytywać już jakby mniej więcej, co chcesz powiedzieć. To dalej działa na bardzo ograniczonym zakresie, ale działa. Tak, ale wydaje mi się, że ja słyszałem coś, może to był znowu jakiś fake news, bo ja się często ekscytuję takimi rzeczami. Słyszałem o czymś podobnym w kontekście badań nad wolną wolą. W pewnym sensie ktoś tam twierdził, że to ma coś wspólnego z wolną wolą. To znaczy, że fakt, że jesteś w stanie w pewnym sensie nałożyć komuś taką czapkę na głowę i przewidzieć jego odpowiedź jeszcze zanim sama ta osoba wie, co chce powiedzieć, sprawia, że coś tam, że tak naprawdę to, co chcemy powiedzieć, nie jest
nie jest jakby naszą wolną wolą. Coś takiego, jakaś tam filozoficzna nakładka na to wszystko była. Coś takiego słyszałem. To jest to, czy mówisz, czy nie? Czy to po Nie. prostu... To nie jest, okej. Okay. To czyli pewnie jakieś znowu anioły nieba gdzieś tam Nie, no leciały. nie słyszałam o tym badaniu konkretnie, więc ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć. Natomiast jest coś takiego, że rzeczywiście w momencie, w którym na przykład widzisz coś pojawiającego się na ekranie i chcesz przycisnąć przycisk, to rzeczywiście twój mózg reaguje zanim jeszcze jakby zaczynasz, wiadomo, nacisnąć przycisk, więc można wykryć coś chwileczkę przed. Jakby twój mózg się spodziewa, że coś się wydarzy. Ale też nie jestem właśnie ekspertem w tym temacie, więc nie specjalnie chcę się wypowiadać. Jasne, jasne. To zupełnie jest w 100% zrozumiałe. Czyli mówiłaś, że twoja grupa naukowa, w której robiłaś doktorat, to była grupa ludzi, którzy zajmują się tym od strony czysto technicznej, to znaczy produkują programowanie, które potem jest wykorzystywane w takich badaniach przez, jak rozumiem, psychologów, lekarzy i tak dalej, w analizowaniu danych, które oni zbierają podczas swoich eksperymentów, tak? Tak, to znaczy jakby, no ja jestem po inżynierii, mój promotor jest po fizyce i tak dalej, natomiast rzeczywiście my, jako ta grupa bardziej techniczna, czy tam nie wiem, zajmująca się głównie programowaniem, siedzieliśmy w szpitalu, byliśmy normalnie częścią jakby szpitala i to jest coś naprawdę fajnego i coś naprawdę interesującego, że ja nie do końca to doceniałam na początku, najpierw myślałam, no dobra, spoko, no najważniejsze jest, że ja wiem, co tam wpisać na komputerze i wtedy ja, wiesz, przetworzę ten obraz, będę wiedziała wszystko. I potem nabrałam bardzo dużo pokory. Okazuje się, że kiedy zaczęłam tworzyć na przykład na samym początku mojego doktoratu, próbowałam stworzyć metodę, która znajdzie zmiany w takich plankach, które się pojawiają przy stwardnieniu rozsianym pomiędzy skanami w taki sposób, że nie będzie potrzeba wykorzystywać kontrastu, czyli jakby wstrzykiwać pewnego środka do żyły, tak, z gadolinium, czyli z jednym metalem, który w jakiś tam sposób szkodzi człowiekowi, żeby znaleźć nowe zmiany. I myślałam, że kurczę, no to spoko, no to wezmę te dwa obrazki, nałożę na siebie, co jest skomplikowaną operacją matematyczną, bo nigdy nie masz takiego znanego skanu, no ale powiedzmy, że tam można coś tam nałożyć, no to odejmę od siebie i będzie w miarę działać. I okazuje się, że to wcale tak nie działa. Zajmowałam się tym rok i zostawiłam projekt. Po rozmowach z lekarzami, którzy zwrócili mi uwagę, że nie, że my tak naprawdę szukamy takich typów zmian, a nie takich, a na przykład, wiesz, wiedza, że oni wiedzą, że na przykład jak coś to wygląda w miarę jak zmiana stwardnienia, a to wygląda w miarę jak zmiana zestarzenia. Ja mówię, ale przecież nie ma różnicy, bo wyglądają tak samo, ale oni wiedzą, wiesz? I ciężko na przykład przełożyć taką wiedzę i ją opisać matematycznie, żeby wsadzić do twojego modelu, czy to uczenia maszynowego, czy to jakiegoś bardziej standardowego. I zobaczyłam, jak bardzo, bardzo potrzebujemy takiej wiedzy właśnie, wiesz, od lekarzy, od naukowców zajmujących się typowo mózgiem czy psychologią, żeby jakby kierowali badaniami nas jako inżynierów. Tak, bo oni jednak mają jakieś doświadczenie, tak? I to jak patrzy się przez 20 lat na takie jakieś wyniki badań, których widzisz w jednym przypadku, że to jest stwardnienie rozsiane, a inne starzenie, w pewnym czasie po prostu wyrabia ci się intuicja i jesteś w stanie takie zmiany dostrzegać. To też jest jakby wynikiem tego, że nasz mózg jako sieć neuronowa się uczy, tak? Więc z tego wynika, że no, gdybyśmy mieli jakąś super niesamowicie zajebistą sieć neuronową, sztuczną, to można by w teorii wytrenować, tak, żeby też potrafiła coś takiego robić. Natomiast możliwe, że pytanie się lekarzy jest lepszym pomysłem na krótką metę, tak? Z tego to mniej więcej staram się sparafrazować, co powiedziałaś, nie wiem, czy mi to wyszło jakoś bardzo dobrze, ale no ciekawe to jest rzeczywiście, nie? Że ja się też zgadzam, że no, na początku doktoratu to z tego, co większość osób mi mówiła, to twój promotor ma jakiś pomysł, który mu przyszedł do głowy we śnie i potem musisz dojść do tego, dlaczego nie ma sensu i wymyślić coś swojego. Więc jak zupełnie mnie ta historia nie dziwi, że coś takiego przeszłaś, także... To w ogóle, to ja też w życiu bym nie powiedziała, że głosowa na mojego promotora, to wspaniały człowiek. Natomiast to, co mówisz, to jest na pewno, to jest jedna część, tak, rzeczywiście, to jest główna sprawa. Druga są takie inne rzeczy, które po prostu... naprawdę to się z tym dorasta, to znaczy na przykład
Kiedy pracujesz i oglądasz tych skanów, ja w czasie doktoratu później, kiedy zajmowałam się starzeniem, pracowałam na zbiorze 5000 skanów. Oglądasz te skany i zapominasz, że to tak naprawdę są skany mózgu prawdziwego człowieka, który tam jest i jego to dotyka, wiesz, na co dzień, bo ja nie widzę tych pacjentów. I to jest też ta kwestia takiego nabrania pokory, że to tak naprawdę ostatecznie na samym końcu tego, co robię, to jest człowiek, który ma na tym skorzystać. A pośrednio też, jeżeli tworzę na przykład oprogramowanie, które miałoby pokazać takie zmiany lekarzowi, no to też muszę myśleć o lekarzu jako ostatecznym odbiorcy takiego oprogramowania, tak? Czyli muszę zrobić to tak, żeby on chciał z tego korzystać, widział w tym wartość, już nie mówiąc o całych regulacjach, tak? Że na przykład wtedy musiałby, czy to w Stanach FDA, czy to w Europie odpowiedni też regulator jakby zatwierdzić i pozwolić na używanie czegoś takiego w klinice, bo to jest cała kolejna historia. Tak, bo z tego co ogólnie jest taka, jest coś takiego, że ludzie bardziej ufają osądowi człowieka mimo wszystko. Nawet jeżeli stworzyły maszynę, która jest statystycznie rzecz biorąc lepsza. A nie wiem, czy w tym przypadku jesteśmy tego bliscy, czy nie, ale w jakichś tam innych przypadkach zastosowania sztucznej inteligencji, czy uczenia maszynowego, już maszyny potrafią przebić człowieka. No tutaj nie wiem, pewnie nie, nie wiem, no pewnie ty wiesz więcej ode mnie na ten temat. Ale czy wydaje ci się, że takie technologie tego typu i rozwijanie tego właśnie za pomocą narzędzi AI i tak dalej, w pewnym momencie może dojść do tego, że będziemy potrzebowali mniejszej liczby lekarzy lub też bardzo zmieni się to, co lekarze robią właśnie dzięki temu, że takie narzędzia powstaną dla nich, że diagnostyka będzie w większości prowadzona przez właśnie tego typu modele, a lekarze tak naprawdę będą się zajmować leczeniem albo jeszcze czymś innym. Znaczy no to tak przewidywano 20 lat temu, przewidywano, że dzisiaj już nie będziemy potrzebować lekarzy i wiesz, to tak samo jak z samojeżdżącymi samochodami, czy generalnie moja osobista opinia jest taka, że jeszcze to na pewno, jeżeli mielibyśmy myśleć o takim stanie, że to na pewno jeszcze bardzo, bardzo daleko do tego, na pewno te wszystkie narzędzia są bardzo przydatne, natomiast po to, żeby wspierać lekarzy, tak, żeby ułatwić ich pracę, sprawić, żeby to wszystko szło szybciej. Na przykład ja, kiedy chciałam, znaczy pracując nad tym projektem wykrywania zmian na skanach przy stwardnieniu rozsianym pomiędzy jednym a drugim skanem, moim celem wcale nie było to, żeby znaleźć te zmiany i wiesz, wydrukować PDF-a z ten pacjent ma 3 zmiany w tym i tej części, one wyglądają tak i tak, sugerujemy, że to jest taki rodzaj stwardnienia. Bo w życiu bym, już nie mówiąc nawet o tym, że właśnie to nie mogłoby działać, to na pewno nie chciałam czegoś takiego zrobić. Tylko na przykład zwrócenie uwagi, jeżeli wiesz, jeżeli lekarz patrzy na te skany przez cały dzień, no to, jako druga osoba, która to sprawdza, jeżeli lekarz zaznaczy 5 zmian na tym skanie i sztuczna inteligencja zaznaczy 5 zmian na tym skanie, no to znaczy, że prawdopodobnie wszystko jest ok i możemy pójść dalej. Jeżeli sztuczna inteligencja znajdzie ich 10, no to może w takim razie powinien na to spojrzeć drugi lekarz i jeszcze raz to sprawdzić, no bo zawsze to jako narzędzie wspierające, tak? Może też podpowiedzieć, o może ominąłeś 5 zmian, możesz to sprawdzić, ale to wprowadza już jakiś tam jakąś sugestię i już tego nie bardzo chcemy robić. Inna sprawa jest też taka, że w jaki sposób chcesz nauczyć sztuczną inteligencję? Żeby nauczyć sztuczną inteligencję, ja tak naprawdę bardzo upraszczam, ale żeby nauczyć sztuczną inteligencję, okej, czyli to jest na przykład, to jest zmiana, która jest patologiczna, czy tam, nie wiem, ten skan pokazuje atak serca. Najprostszy przykład, ten rak jest złośliwy, tak? Żeby ją nauczyć wykrywania tego, musisz jej podać metkę, musisz podać label, tak? Czyli powiedzieć, pokazać, nie wiem, powiedzmy 1000 obrazków, na których jest złośliwy rak. Tu jest rak, tu jest inny rak. Tak. Tak, dokładnie. I dopiero wtedy on się może nauczyć. A kiedy w tym momencie my nie mamy nawet pewności, czy te oznakowania są dobre. W tym momencie lekarze też się mylą. I jeżeli uczymy sztuczną inteligencję na tych pomyłkach lekarzy, to wtedy mamy problem. Dlatego na przykład w przypadku raka jest łatwiej, bo wtedy można wyciąć, można zrobić biopsję i wtedy sprawdza się jakby te badania mikropatologiczne jako histopatologiczne, jako tą ostateczną wersję prawdziwą. Natomiast przy skanach mózgu nie zawsze można to zrobić, więc
To wszystko to jest takie machanie rączkami i próbujemy to zrobić tak dobrze, jak możemy, ale nigdy nie masz 100% pewności, bo to wszystko jest tak naprawdę modelem. Jasne, tak. Natomiast no, wydaje mi się, że wszystko to idzie w dobrym kierunku i wszyscy chcemy tego, żeby medycyna była bardziej efektywna, żeby ludzi było łatwiej, szybciej leczyć, szybciej diagnozować i tak dalej, więc myślę, że można się tylko cieszyć z tego powodu, że taka technologia się rozwija, nie ma tej powodu, żeby się martwić zupełnie, tak? Niektórzy ludzie się martwią, o, roboty nas będą leczyć, co to będzie? No, okej. Dobra, zbliżamy się powoli do końca naszego czasu. Natomiast chciałem cię jeszcze zapytać bardziej o twoją historię, bo kiedyś mi to opowiadałaś i było to bardzo ciekawe, jak się w ogóle znalazłaś na doktoracie na Oksfordzie i jak wyglądały twoje studia i twoja historia twojego życia do tego czasu, bo to jest niesamowite perypetie, także jak chcesz się podzielić, to zapraszam. Jasne, jak najbardziej. Znaczy ja to jakby często już o tym opowiadałam, ale tak bardzo, bardzo skrócić. Przede wszystkim jakby ja nigdy nie spodziewałam się, że wyląduję w takim miejscu, już nie mówiąc tutaj o X-ie w Kalifornii, ale nawet na Oksfordzie, bo jakby jestem z mniejszej miejscowości na Dolnym Śląsku, jakby nigdy się nie spodziewałam w ogóle, że można studiować za granicą i gdzieś pojechać. I dopiero w momencie, w którym jakby poszłam byłam w lepszym liceum we Wrocławiu, więc gdzieś tam myślałam, że okej, jakby dużo się nauczyłam i potem wylądowałam na Politechnice Wrocławskiej na może kierunku, który niekoniecznie mi gdzieś tam w pełni odpowiadał pod kątem ambicji i okazało się, że zaczęłam się po prostu nudzić i zaczęłam myśleć, kurczę, no fajnie by było gdzieś pojechać, no ale oczywiście no nie mam kasy i gdzieś tam przez jakichś znajomych, ktoś mi wysłał jakiegoś linka, się okazało, że na przykład jest możliwość robienia praktyk naukowych w Australii. Ja mówię, no gdzie ja w ogóle, no jak do Australii, w ogóle na drugim roku studiów, ja robię jakąś naukę. Ale okazuje się, że akurat na te jedne jakieś praktyki nie trzeba było nawet żadnego jakby listu rekomendacyjnego, co mnie przekonało, no bo nie muszę nawet nikomu mówić, że wysłałam. Wysłałam i się okazało, że dostałam na praktyki Summer Research w Australii. Powiedziałam rodzicom, w wieku 21 lat wyjeżdżam na 3 miesiące, oczywiście wiadomo tam to nie spotkało się z jakąś super entuzjastyczną odpowiedzią, natomiast w takim razie okej, okay, zawiesiłam studia na semestr zimowy na trzecim roku na Politechnice, pojechałam do Australii, no bo lato w Australii to nasza zima, więc ominęłam sesję zimową, wróciłam na Politechnikę, no i się okazało, że na przykład nie mogę się zapisać na kolejny semestr, bo punkciki ECTS się nie zgadzają w systemie edukacji CL, nikt nie przewidział takiej sytuacji. Studia w Polsce, no tak, okej. Okay. Więc musiałam wziąć kolejny semestr bez spisu, no i to troszeczkę skomplikowało rzeczy. No ale w sumie dzięki temu miałam dwa razy więcej wakacji, tak, z którymi zostały do końca inżynierki. I więc mówię, no dobra, no to w takim razie spróbuję wykorzystać ten czas, tam w sumie było fajnie. Więc zaczęłam aplikować po prostu wszędzie, wysyłać. I to do wszystkich naprawdę tego zachęcam, żeby próbować i się nie zniechęcać jakimiś porażkami. Zaczęłam wysyłać po 50 aplikacji rocznie na zasadzie, no w sumie to kosztuje mnie tylko czas, tak, na różne praktyki i dostałam się najpierw na jedne do Niemiec, pojechałam do Drezna i to było fajne doświadczenie. Natomiast w kolejnym roku dostałam się, znowu wysłałam 50 parę aplikacji, dostałam się już na dwie, więc ogromny sukces, natomiast to, gdzie pojechałam do Szwajcarii, pracowałam w Lozanie w jakimś instytucie technicznym tam i to było niesamowite doświadczenie. Tam pierwszy raz używałam właśnie, bawiłam się tymi skanami mózgu i używałam narzędzi do przetwarzania tych skanów mózgu, gdzie po prostu właśnie promotor tam powiedział mi, a tutaj są fajne narzędzia, weź się naucz, zobacz, wszyscy tego używają, jak się nauczysz, to będziesz wiedziała, jak to działa. Myślę sobie, siedzę sobie i myślę, kurczę, no kto w ogóle wymyśla narzędzia, żeby potem wszyscy naukowcy na świecie używali tego samego software'u i nie musieli jakby tego sami już tworzyć, tylko po prostu wrzucasz obrazek i on mniej więcej wypluwa odpowiedź. No i patrzę, o, Oxford, nie? Więc jakby to mi dało taki pomysł, że o, tam są fajne rzeczy się dzieją. I wróciłam do Polski i zdałam sobie sprawę, że żeby potencjalnie robić doktorat gdziekolwiek w Europie, musiałabym jeszcze skończyć magisterkę, no bo tak działa system boloński. Ajajaj. Tak, więc po swoich doświadczeniach na Politechnice byłam średnio jakby do tego zmotywowana i stwierdziłam, no to w sumie ktoś mi, ktoś, aha, bo wysłałam aplikację
nawet nie aplikację, sam maila do jednego z profesorów na Oksfordzie z takim pytaniem nieśmiałym, gdybym przypadkiem się dostała, żeby tam zrobić roczną magisterkę, bo można robić tylko w rok, nie półtorej, i przez research, to czy ewentualnie mogłabym robić tę pracę u niego. No i się okazuje, że odpowiedział mi, no tak, ale nie dostaniesz, jakby ciężko jest dostać stypendia i tak dalej, więc, ale mamy taki program doktorancki, w sumie nie potrzebujesz magisterki na doktorat. No i tak to się wydarzyło. No to jest w ogóle fajne, strasznie, że można coś takiego robić, nie? Bo wielu ludzi, jak robi jakiś research czy praktyki podczas inżynierki czy licencjatu, w zasadzie nie potrzebujesz robić tej magisterki, żeby iść na doktora, szczególnie wiesz, jakieś tam przedmioty. A musisz się tam nauczyć tego, co masz się nauczyć, nie? Więc bardzo fajnie, że oni są tutaj tak elastyczni w Anglii. I rzeczywiście można się na te programy dostawać bez marnowania czasu na jakieś kolejne magisterki, jeszcze szczególnie w Polsce. Przepraszam, tylko nie chcę powiedzieć, że nie chcę specjalnie jakoś tam, wiesz, polecać Anglii bardziej niż innego miejsca, bo to nie o to chodzi, nie? Natomiast to, co bardziej chciałam przekazać też to, żeby po prostu próbować, że ja teraz szukając, teraz w Google X jestem tak jakby na stażu, tak jakby na praktykach, wysyłałam przez półtorej roku aplikacje na najróżniejsze praktyki i staże. Z niektórych dostałam pozytywne odpowiedzi, ale coś mi różne rzeczy mi nie odpowiadały. Natomiast bardzo, bardzo wiele razy odbiłam się od drzwi i któregoś razu znowu siedziałam, wiesz, z lampką wina wieczorem, a dobra, wyślę, co mi szkodzi, w sumie nikt mnie tam nie zna, najwyżej mnie wyśmieją, nie? I ostatecznie dostałam się tutaj bez żadnego problemu, po prostu jakby po rozmowach dostałam ofertę, więc chciałam tylko jakby to bardziej przekazać, że próbować, bo jakby wiesz, na Politechnice straciłam rok, czy gdzieś tam w międzyczasie też jeszcze studiowałam inne rzeczy i byłam dosyć szybko wyrzucona z tych studiów, a na Oxfordzie się udało. I tak samo potem 50 różnych firm powiedziało mi nie z praktykami, a w Google X jestem, więc nic nie wiadomo. Nic nie wiadomo i warto próbować i chyba to jest dobra myśl, żeby zakończyć. Jeżeli ktoś... chcę zakończyć i mi się poplątało. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, było świetnie. Dużo, mam nadzieję, że wszyscy się... którzy nas słuchali, się dużo nauczyli, dowiedzieli też, że było to przyjemne doświadczenie. Dla mnie na pewno. Możliwe, że jeszcze się zobaczymy za jakiś czas, jeżeli ten program będzie funkcjonował, bo masz na pewno dużo więcej do powiedzenia. Może cię zwolnią z jakichś NDA-ów i będziesz mogła powiedzieć więcej na temat tego, czym się teraz zajmujesz. A może nie, nie wiadomo. Życzę ci powodzenia w tym wszystkim, żeby przetrwać ten czas i żeby potem udało ci się znaleźć coś fajnego dalej. Tak, tak. Będę szukała dalej pracy po tym, jak skończę. To taka kryptoreklama pewnie też, ale jeszcze tak, nie wiem. Jak ktoś chce zatrudnić Hanię, to zapraszam, to polecam. Tak. Ale nie wiem, czy na Ebawce to jest najlepsze miejsce, żeby takie ogłoszenia dawać. W każdym razie jeszcze raz dziękuję i to by było na tyle, moi drodzy. I widzimy się za tydzień, w piątek znowu o 19:00, znowu tutaj na grupie. A jeżeli ktoś nie wie, co to jest, jak będzie w akapie, to ja mu nie powiem. Będzie po prostu na YouTubie znowu za tydzień kolejny check. Dziękuję bardzo. Dzięki.